Cześć, jestem Klaudia, to kanał, No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Roman pisze powieść, ma już 1 trzecią zaplanowane liczby stron. Jeszcze 37 stron i połowa powieści będzie gotowa. Ile stron ma liczyć powieść Romana? I tutaj tym samym pytaniem mówią nam, co jest naszym x. Liczba stron powieści albo po prostu powieść. To jest nasza niewiadoma. Roman pisze powieść. Ma już 1 trzecią zaplanowanej liczby stron. Czyli ma już 1 trzecią liczby stron. Liczba stron to x, czyli jedną trzecią x. Jeszcze 37 stron i połowa powieści będzie gotowa. Czyli jak tutaj. Dodamy, bo jeszcze 37 stron, ale to już jest konkretna liczba, to jest bez niewiadomej. To będzie miał połowę powieści. Połowa powieści to jedna druga liczby stron, czyli x. Taki jest tutaj zapis. Zaczynamy. Przenosimy sobie x -y na jedną stronę. Jak przenosimy to zmieniamy znak na przeciwny. Była dodatnia 1, druga, teraz będzie ujemna 1/ druga. To jest dodatnie 37, będzie ujemne 37. Wspólny mianownik dla trójki i dwójki, czyli liczba, która jest podzielna zarówno na 3, jak i na 2 to 6. 6 dzielone na 3 to 2, razy 1 2. 6 dzielone na 2 to 3, razy 1 wciąż 3. Zwróćcie uwagę na to, że większa liczba jest ujemna, bo ma tutaj trójkę w liczniku. Więc zrobimy 3, odjąć 2 to 1, ale nasz wynik jest liczbą ujemną. Następnie dzielimy na liczbę przy niewiadomej, która jest w postaci ułamka zwykłego. Kolejną rzeczą, jaką musimy zauważyć, to to, że tu i tu jest minus, czyli nasz otrzymany wynik będzie liczbą dodatnią. Zresztą musi być liczbą dodatnią, bo nie ma czegoś takiego jak ujemna liczba stron w powieści. Kolejna rzecz to jest to, że tutaj mamy dzielenie, a to jest ułamek zwykły. Czyli możemy sobie to zamienić na mnożenie, a to odwrócić. Czyli będziemy mieć 6 pierwszych, a to nic innego jak 6, tak? Czyli robimy sobie teraz 36 razy 6, a to będzie x równy 222 strony. Czyli powieść będzie liczyć 222 strony. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!